Znudziły ci się gry, które masz, a na nowe brakuje ci 200 zł. Wbijaj na kidrop.pl. Tutaj możesz zdobyć najlepsze gry za grosza. Skorzystaj z kodu promocyjnego na darmowe 2 zł. Orły. O ludzie, nazywam się Dawid Ozdoba, mam 14. Parę dni temu zostałem dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy państwa. Wszystko jest na kamerach. Fitkarz kasyno ma dostęp do wszystkich kamer. Teraz wytłumaczcie, jakim prawem ludzie, którzy mogli być przegrani ze funkcjonariuszy policji, wchodzą do kasyna, wyciągają niewinną osobę, bo nic mi nie udowodnili. Jestem bity, gdzie to widać. Dostaję ataku duszności, dostaję paraliżu. Jestem uważany za narkomana. Sprawdzono mi wszystko, byłem czyściutki. Uznano mnie za chorego psychicznie. Tak jak gościa, kto kurwa za ekspert mówi, że człowiek, który atakuje innego, nie wiem jakie on miał, co on miał w głowie, ale od razu chory psychiczny. Madziarz był chory psychiczny, Dawid Ozdoba. Czyli wszyscy, którzy nie zgadzają się z tym, co się dzieje, nieważne w jaki sposób, są chorzy psychicznie. Mi powiedziano, że na pomniku smoleńskim narysowałem dwa wielkie serca, napisałem love. Dostałem za to wpierdol. Jestem teraz na granicy polsko-czeskiej, musiałem spierdolić do Czech. Nie mam żadnych dokumentów, został mi tylko paszport, nie mam żadnych kart, wszystko zostało mi wyczyszczone. Przez kogo? Zapytajcie się funkcjonariuszy, policji, pana z karetki, który przydusił mnie dwa razy, który kuł mnie igłami na siłę, chociaż go błagałem, żeby tego nie robił, gdzie mi ręce prawie połamywali. Ludzie muszą umierać w escape roomach, bo każdy debil mógł otworzyć escape room. Teraz robicie kurwa testy. Musiał się zawalić kurwa wcześniej dach, żebyście zaczęli sprawdzać dachy. Musiał prezydent być raniony, żeby kurwa zrobić prawdziwą ochronę. Jest się kurwa żałości. Dbacie tylko o te kurwa, żeby zajebać pieniądze. Ile z nich zginęło milionów z VAT-u? Miliardów. Dobieracie się do koryta i zamiast myśleć o ludziach, o Polsce, żebyśmy byli wszyscy jednością, jeden na drugiego. Jeżeli policjanci mi cisną, że jestem chujowym zawodnikiem MMA, może nawet tak jest. Albo że jestem homofoby, albo że sami zobaczcie. Proszę o udostępnienie nagrań z mojego aresztowania w kasynie. Proszę o udostępnienie nagrań z monitoringu zewnętrznego, że to niby ja zrobiłem. A jeżeli wam zhakowali kamery, jesteście kurwa w dupie. Żądam od kasyna 150 tysięcy, nie, 200 tysięcy odszkodowania. To jest dla was chuj. Jeżeli nie, to będziemy się sądzili. I pozdrawiam cię, Łukaszu, przepraszam. Pozdrawiam chłopaków z Afganistanu, pozdrawiam wszystkich żołnierzy i pamiętajcie, w policji są też normalni ludzie, ale są też dużo, jest kurwa większość, to jest, sami wiecie kto.